Witajcie, jestem Gargamel i znalazłem jedyny słuszny sposób oglądania moich filmów, więc zapinajcie pasy, bo dziś będziemy mówić o dzieciach. We're gonna go check out some little kids. Jedna z 10 osób oglądających ten film będzie miała kontakt z płcią przeciwną, a 5% tamtych 10% ma szansę mieć dzieci. I tak się składa, że znalazłem cudowny poradnik, jak wychować dziecko, więc... Czemu by się nie dowiedzieć tego? W życiu każdego rodzica przychodzi ten moment, kiedy dziecko do domu przynosi twarde narkotyki albo zabawkę, którą od kogoś dostał. Jak sobie z tym radzić? Co wtedy zrobić? Dowiedzmy się. Gotard atakuje! Uciekajmy do książek Gotard. Piotruś, Piotrusiu, Piotruś. Piotruś, kurwa, odbierz. Ucznej mocy. Hej, jak było w szkole? Dobrze. Coś za szybka ta odpowiedź. Coś kręcisz, Piotruś. Piotruś, znowu ukamienowałeś koleżankę za bycie czarownicą, bo korzystała z iPhone'a. To magiczna peleryna Gotarda. Piotruś, co to za zabawka? Magiczna peleryna Gotarda. O. Czarodziej. Dostałem od Wojtka. Cała klasa idzie na film, ja też mogę? Dostałeś od Wojtka. Dobrze wiemy, że Wojtek to dealer. Od drugiej klasy podstawówki handluje kokainą. Za tazosy. Fucking degenerate. I pamiętajcie, jeśli dziecko was o coś pyta, zignorujcie to pytanie. Poddałam to pytanie. Widzę, że ci się bardzo podoba. Przegryziesz coś przed obiadem. Czyli Gotard jest czarodziejem? Piotrusiu, a kto lubi czary? Jehowa czy szatan? Szatan. Piotrusiu, a co każe jeść Jehowa? Jedzenie czy patyki? Masz rację. Czary są złe i Jehowa ich nienawidzi. Piotrusiu, wiesz, że czary są nieprawdziwe? Piotrusiu, czy wiesz, że niewidzialny dziadziuś ich nienawidzi? Piotrusiu, wiem, że masz dopiero 5 lat, ale czy zapoznałeś się już z konceptem nieskończonej męki i cierpienia w piekle? W sumie jak na 5 lat, to pewnie przeżył jakieś 20 końców świata, co? Czy naprawdę chcesz się bawić czymś, czego Jehowa nienawidzi? Pamiętasz nasze ostatnie rodzinne wielbienie? Co to za ludzie? Kryszak, tak? Kurwa, uwielbiam kabarety. Adam i Ewa. Tak, oni posłuchali Jehowy? Nie posłuchali. Jehowie było smutno. Jehowie było smutno, bo zjedli jabłko. Ale wiecie, kiedy Jehowie nie było smutno? Kiedy jedyni ludzie na ziemi zaczęli się pieprzyć i mieć dzieci, a potem te dzieci zaczęły się pieprzyć ze sobą. To było w sumie pretty fucking hot. A powstałe kazirodcze abominacje genetyczne zapoczątkowały nasz piękny gatunek. Wybrany. Papa bless! A jeśli ty nie posłuchasz Jehowy i będziesz się bawił takimi zabawkami, Jehowa będzie szczęśliwy czy smutny? Smutny. Chcesz, żeby Jehowie było przykro? Nie! Nie chcę, żeby był przeze mnie smutny. Ja też nie chcę, żeby... Jehowa był przez ciebie smutny. Chyba już rozumiem, o co chodzi. O to, jak wychowywać dzieci. Musicie im wmówić, że cały czas patrzy na nich niewidzialny pan, który bardzo chce być kochany. A jeśli nie będziecie go kochać i wielbić, to zafunduje wam... wieczne cierpienie. Bardzo miły gość. Zastraszajcie swoje dzieci tak, aby nigdy nie zaczęły krytycznie myśleć. Przecież takiemu potężnemu panu się nie odmawia. Nie dajcie im mieć normalnego dzieciństwa. I nie zapominajcie, że czary są prawdziwe, a wszystkie zabawki przypominające czarodziejów przeklęte. A odbywa się to w świątyniach na Dalekim Wschodzie, w trakcie okultystycznego rytuału. Za miskę ryżu skręcę długopis! Taki Italiano mi ten rzut. To jak myślisz? Co powinieneś zrobić z tą zabawką? Oddać Wojtkowi, splunąć mu w ten dealerski ryj. Prawda, że nie wyrzucicie. Piotrusiu, jestem z ciebie taka dumna. Cieszę się, że tak zrobiłeś. I wiesz, kto jeszcze się cieszy? Jehowa! Oczywiście, posłuchałeś Jehowy. On cię za to bardzo kocha. Wiesz co? Mam pomysł. Jaki? Idziemy na rowery. Super! No to chodźmy. I oto koniec dzisiejszej lekcji. Ale nie zapominajcie, wasz...
Dziecko master jest zawsze gotowy. Więc jeśli komukolwiek z was uda się mieć dziecko, nie zapominajcie, kto nauczył was je wychować. Jak zwykle zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka oraz Snapchata. I do zobaczenia.